You got to chill. The chill. The chill. The chill. Cześć, nazywam się Adam Malita. Zapraszam do mojej firmy, czyli dystrybucji uniform. Firma Malita powstała w 1994 roku. I zaczęło się od prostej rzeczy, od uszycia spodni z drelichu, na pomysł tego wpadliśmy z moim kolegą Pyzą. Pojechaliśmy do Łodzi, ja miałem tam jakieś oszczędności drobne, naprawdę drobne. Pojechaliśmy do Łodzi, kupiliśmy kawałek drelichu, uszyliśmy pierwsze spodnie na deskę, bo wtedy jeździliśmy, a nie było takich spodni, albo były bardzo drogie. Na samym początku nikt w ogóle nie myślał o tym, żeby zakładać firmę, która będzie, nie wiem, zarabiać na siebie, która będzie... której produkty będą znane w całej Polsce. Zuszyliśmy parę spodni dla siebie, dla kolegów. No i później coraz więcej. Później pomyśleliśmy o tym, żeby kupić swoją maszynę. Pierwszego łucznika. Moja żona Beata nauczyła się szyć, żeby uszyć nam takie spodnie. Jakiś tam model nawet ja sam uszyłem. Beata mi tylko pomogła wszyć suwak tych spodni, bo to już jest trudniejsza operacja. I tak się zaczęło. Później pierwsze zalegalizowaliśmy tą firmę. Inspiracją do wymyślenia tych krojów czy wzorów były filmy deskorolkowe, które tam przegrywaliśmy z jednego VHS na drugie VHS, bo to nie było wtedy internetu, nie było czegoś takiego jak DVD, tylko filmy na płytach VHS, słaba jakość, były przegrywane 10 kopia od kolegi i to było... No słaba jakby była tych filmów, no ale tak się oglądało. Może to było nawet bardziej społeczne, bo spotykaliśmy się, chodziliśmy do siebie do domów, koledzy z deski i oglądali wspólnie filmy. Teraz każdy ogląda na swoim laptopiku to, co ściągnie z netu i to trochę inaczej wygląda. Wchodzimy do wagonu. To pomieszczenie nazywamy wagonem, czyli warsem. Frycu zajmuje się obróbką fotografii, fotografią produktu przede wszystkim. Logistyką i produkcją na Polskę. To jest nasza zakładowa galeria, która powstała na przestrzeni ostatnich 7 lat i są to twórcze wypociny wszystkich pracowników naszej dystrybucji. Jak widać, można spotkać tu koniuszego z konią myszą, garba, joczko pijoczko, a nawet bardzo złego smoka grr. Nawet małpkę w pomniku. To Fryca Studio. Proszę bardzo, zapraszam. Powstaje tu najwięcej wspaniałych fotografii w naszej dystrybucji, a oto nasze sławne studio. Mnóstwo profesjonalnego sprzętu, oświetlenia, statywy, softboxy, parasolki, lampy i tak dalej. Zapraszam dalej. Adrian się zajmuje sprzedażą, to jest nasz taki handlowiec. To jest nasz marketingowiec, od niego wszystko zależy, jeśli chodzi o sprawy marketingu. On jest tak ważny, tak mądry i umie wszystko już na komputerze zrobić. Błażej zajmuje się marketingiem internetowym. Nowa strona Mality. Facebook. Sklep deskorolka.com. Kalendarz Google, wszystkie wydarzenia. I wiele, wiele innych. Jest Tomek, spod którego łapki wychodzą wszystkie projekty. No, za dużo powiem. Ja sobie jeżdżę. On woli się nazywać mouse clickerem. Chociaż... To jest moje zajęcie, klikam w myszkę i siedzi. Ale to nieprawda. On jest bardzo kreatywny i to jest bardzo ważna postać w tej firmie. To jest kolejne pomieszczenie. Tu pracuje Wojciech. Siema. Który obsługuje sklep deskorolka.com, czyli nasz internetowy sklepik. I on wszystkim się zajmuje na magazynie, na który właśnie teraz przechodzimy. Takim momentem zwrotnym był moment, w którym musieliśmy podjąć decyzję, czy Beata ma pracować w firmie, w jakiejś tam agencji reklamowej, gdzie miała stałą pracę, niezłą pensję, no ale była u kogoś, tak, w jakiejś agencji reklamowej,
i trzeba było podjąć decyzję, albo idziemy w prawo i rozwijamy swoją firmę, albo ona tam dalej sobie siedzi i dalej coś tam robi, jakieś głupoty w agencji reklamowej. No i wybraliśmy, że no to spróbujmy swoją firmę rozwijać. No, światełko było takie, że coraz więcej rzeczy się zaczynało sprzedawać. Okazało się, że w międzyczasie mój wtedy kolega Kruger otworzył tę samą firmę pod nazwą R. No i były już dwie takie firmy i zaczęliśmy jakoś tam wspólnie rywalizować, nakręcać się. To było bardzo dobre, bo to była konkurencja, ale taka zdrowa, na początku przynajmniej. Ja się dowiedziałem o ARC w momencie, kiedy pojechałem, czyli już dobrze się rozwijaliśmy coraz bardziej i pojechaliśmy do Buraka, do Łodzi, do Skate Shopu i przyjechaliśmy pogadać, że mamy taką firmę. Wtedy ktoś mi powiedział, a to wy jesteście ta firma R? I ja tak byłem trochę zaskoczony, jaka R? Wtedy się dowiedziałem, że jest taka firma. Wcześniej, ale znałem Rafała, znaczy Rafała gorzej, ale Michała i wiesz, on przyjeżdżał do nas na Ursynów, na deskę, ja bywałem u niego w domu na filmach i tam jeździliśmy, jakoś tam się, nie byliśmy jakimiś bardzo dobrymi kumplami, ale znaliśmy się na tyle, żeby się odwiedzać i razem jeździliśmy, także nie wiem kto był, wydaje mi się, że to powstało równolegle, trudno tu ustalać, kto pierwszy, ale myślę, że oni zrobili to niezależnie i my to zrobiliśmy niezależnie. To nikt od nikogo nie ściągnął pomysł. To jest nasz skromny magazynek. T-shirty, koszule. Takie. Tutaj jakieś kurtki. Tu jesteśmy jeszcze przed dostawą t-shirtów wiosennych. No i tak to wygląda. Tu deski. To jest mój promodel. Myśliwy. To ja mój lisek. Zawsze chcieliśmy robić deski, tylko nigdy nie było takich możliwości, jeśli chodzi o fabrykę. Nie mieliśmy kontaktu z dobrą fabryką, a przymierzamy się do desek już, nie wiem, z 5 lat. Testowaliśmy różne drewna, różne deski i zawsze to nie było to, albo były takie, które pękały. To jeszcze za czasów, kiedy Eric Guy jeździł dla nas. Później był moment, kiedy były jakieś tam inne deski, ostatnio były nawet do desek kanadyjskich się przymierzaliśmy, ale one z kolei były za grube i takie toporne trochę. Aż w końcu znaleźliśmy fabrykę, z której jesteśmy naprawdę zadowoleni i deski są, wydaje nam się, że bardzo, bardzo dobre. Modeli jest 9, są 3 serie, po 3 sztuki w każdej serii. Najszersza deska to Ship i to jest, proszę Ciebie, 8,25. To jest deska 8,25 i ten model, właśnie taki szeroki, teraz jak były testy w firmie, to cieszył się chyba największym powodzeniem. Taka szeroka patelnia. Z deskami przyszły łożyska od abeków trójek do abeków dziewiątek, czyli trójki, piątki, siódemki i dziewiątki. Tak one wyglądają, z naklejeczką. To są dziewiątki z dodatkową nakrętką. Kingpiny, gumki, śrubki. Śrubki są i krzyżakowe, i ampulowe. Także wiem, że są i tacy fani. Jedni lubią na krzyżak, inni lubią na ampul. Więc jest i tak, i tak. I długości tych śrubek to jest 7 ósmych i 1 cal. Tu są kółka. Są 4 grafiki kółek. Od 51 do 54. Czyli też wybór. To jest akurat z myśliwym. Tu jest pilot. Przepraszam, nie 4, tylko 3. Żeglarz. Jest 51, 52, 53. Fenix wydaje mi się 2002 rok. Ale nie chciałbym skłamać. Tak mi się wydaje, że to jakoś tak. To firma powstała właściwie za sprawą Pawła Przybyła, Baby'ego, który przyszedł z takim pomysłem, że chciałby otworzyć firmę. Jakoś nie znaliśmy się wtedy bardzo dobrze, nie byliśmy jakimiś wielkimi kumplami, ale znaliśmy się tak pobieżnie. Przyszedł, powiedział, że ma taki pomysł, ja powiedziałem, że okej, spróbujmy. No i tak zaczęliśmy to jakoś wspólnie tworzyć. Paweł jest odpowiedzialny za cały wygląd jakby Feniksa i
od strony graficznej, tam wizerunkowej, marketingowej, odpowiada za team i wszystkie takie z tym związane rzeczy. A ja z kolei zajmuję się produkcją. Taki jest mniej więcej podział. Pytasz mnie o to, czy zależy mi na tym, żeby firmę współtworzyły osoby związane z deskorolką. No kurczę, no to jest, uważam, bardzo ważna rzecz. Inaczej trochę się odcinasz od tego środowiska, nie wiesz, co się dzieje wokół. No wiesz, że ja mam już prawie 4 dychy i nie mam takiego kontaktu z deskorolką jak BAM, który ma tam 20 lat powiedzmy i żyje tym na co dzień 24 godziny na dobę. To już to trochę inaczej wygląda, ale to już każdy starszy deskorolkowiec, nawet Tomek, który i tak udziela się, jeździ codziennie, no już trochę inaczej podchodzi do tego, inaczej do życia się, masz pewne obowiązki, których nie ma 18-latek czy 16-latek, a 30-latek już ma te obowiązki i no nie może poświęcić wszystkiego tylko na deskorolkę, bo mama da przecież papu, mama da dom, a każdy z nas już musi trochę o tym myśleć. To no, proza życia trochę zabija w tobie taką deskorolkową fantazję, no ale tak jest, no i tego nie zmienimy. Ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś minus życia. To tak po prostu się układa. No. Każdy z nas może poświęcić tej deskorolce tyle czasu, ile może. Może nie tyle, ile chce, tylko tyle, ile może. Pewnie, że to jest istotne, bo Błażej, który zajmuje się fotografią, marketingiem w tej firmie, ma pojęcie, bo ma kontakt z chłopakami. Jest mu dużo łatwiej rozmawiać nawet o pewnych rzeczach. To są team, to są jego koledzy. To są relacje takie, wiesz, koleżeńskie i to jest ważne na maksa w takiej firmie jak ta. To jest mała firma, to nie jest jakaś korporacja, w której pracujesz według schematu, tylko to się wszystko dzieje, dzisiaj ustalamy, jest jakiś tam plan, ale to wszystko ewoluuje i może się zmieniać. Nie jest też łatwo znaleźć osoby, które są dobrymi grafikami i są jednocześnie deskorolkowcami. Znam paru, ale mają tam inne plany, jakieś inne rzeczy robią. Wiesz, to nie jest też takie proste. A to, że Tomek pracuje, super. Błażej, bomba. To jest ważne. No i Baby, który zawsze podziwiałem go za jego kwitnik.